Szanowni Państwo, przed nami trzeci panel gospodarzy dzisiejszej konferencji. Trzeci panel: rola Państwowej Służby Geologicznej i realizowanych przez nią zadań dla wypełnienia założeń polityki surowcowej państwa, której głównym realizatorem jest Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, i wynika to bezpośrednio z zapisów tego dokumentu. O czym porozmawiamy? Zajmiemy się problematyką surowców energetycznych, metalicznych, skalnych, wód termalnych, odzysku surowców, a także magazynowania surowców w strukturach geologicznych. Szanowni Państwo, zaczynamy i do prezentacji wprowadzającej proszę pana Andrzeja Głuszyńskiego, zastępcę dyrektora do spraw służby geologicznej. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynanie prezentacji po przerwie, szczególnie krótkiej, jest zawsze trudne ze względu na pewien rozgardiasz, który panuje, ale mam nadzieję, że ta chwila, którą przed nami jest ta prezentacja, pozwoli Państwu zapoznać się z zadaniami Państwowej Służby Geologicznej, najważniejszymi zadaniami Państwowej Służby Geologicznej, które zrealizowaliśmy, realizujemy i planujemy do realizacji w następnych latach. Pan minister przedstawił w czasie pierwszej prezentacji 7 głównych celów szczegółowych, które wynikają z polityki surowcowej państwa. Z naszej strony możemy powiedzieć, że realizujemy 7 z nich. Zadania, które realizujemy, nie są związane z celem numer 7, czyli zapewnienia spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Zadania, które realizujemy, jest ich corocznie co najmniej kilkanaście, z tych ponad 80, które realizujemy całościowo w Instytucie. One są jakby bezpośrednio związane. I ta prezentacja będzie miała na celu przedstawienie Państwu pobieżnie tych informacji. Myślę, że rozszerzymy te informacje w czasie tego panelu, jak i częściowo przyszłego. I chciałbym Państwu przypomnieć, że znajdujemy się w instytucji, w Państwowym Instytucie Geologicznym, który w maju 1919 roku, czyli 104 lata temu, został powołany do działalności. I od początku działalności Państwowego Instytutu Geologicznego zadania z zakresu geologii surowcowej stanowiły podstawę jego działalności. I stanowią one do dziś. Mamy oczywiście świadomość, że te kopaliny w czasie zmiany funkcjonowania potrzeb gospodarki, one się zmieniają i zapotrzebowanie na nie jest różne. Ale wiemy, że nasi geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego pracowali, odkrywali kluczowe dla gospodarki złoża. To jest żelaza, siarki rodzimej, fosforytów, soli kamiennych, soli patosowo-magnezowych, miedzi, srebra, węgla kamiennego na Lubelszczyźnie czy węgla brunatnego. I my staramy się kontynuować działalność naszych poprzedników i przekazywać dalej wiedzę i przekazywać informacje i dostarczać dodatkowych informacji do naszej gospodarki, do rządzących, do decydentów. Dane, które pozyskujemy, realizując zadania służby geologicznej, ale nie tylko, trafiają wszystkie do Narodowego Archiwum Geologicznego. I takim kompendium wiedzy na temat złóż surowców, złóż kopalin w Polsce są publikacje, które udostępniamy dla wszystkich online, jakże papierowo. Jest to bilans zasobów złóż kopalin w Polsce, który niedługo będzie miał nowe wydanie. Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski, który postanowi pewne kompendium na temat możliwości przyszłej pozyskiwania kopalin w Polsce, jakże angielskojęzyczna wersja Mineral Resources of Poland, która jest takim przewodnikiem dla inwestorów zagranicznych, żeby zobaczyli, z czym mogą, jakie mogą mieć oczekiwania, jeżeli chodzi o występowanie surowców w Polsce. Te wszystkie informacje są dostępne i mam nadzieję, że one będą cały czas w ten sposób publikowane. My przygotowaliśmy się do realizacji zadań wynikających z PSP już kilka lat temu. Przygotowaliśmy takie tematy dotyczące rewaluacji stanu rozpoznania geologicznego kraju. One dotyczyły zarówno węglowodorów, jak i złóż metali. I w ramach efektu tego zadania przygotowaliśmy plan rozpoznania geologicznego dla 26 odrębnych obszarów perspektywicznych dla rud metali. I te plany przygotowaliśmy dla ministerstwa i sukcesywnie mamy nadzieję, że będziemy je obecnie, jak i w kolejnych latach realizować. Oczywiście, tak jak pan minister wspominał, one corocznie mogą częściowo się zmieniać ze względu na zapotrzebowanie, jakie ma gospodarka, czy mają decydenci. To dotyczyło złóż rud metali, ale także innych kluczowych dla gospodarki kopalin w Polsce. I sporządziliśmy taki plan, m.in. 5-letni dokumentowania do kategorii D.
Jednym z takich zadań, które zrealizowaliśmy już w Instytucie, było rozpoznanie anomalii magnetycznej w rejonie Przeżyczy na Zdroju na Dolnym Śląsku. Wykonaliśmy tam dwa otwory wiertnicze. Badania, które przeprowadziliśmy, potwierdziły występowanie dwóch pokładów zawierających nikiel w zwietrzelinach serpentynitów, jakże podwyższone wartości kobaltu. Planujemy także rozpoznanie dalsze tej anomalii w celu wykonania dodatkowych otworów wiertniczych. I takich anomalii na Dolnym Śląsku mamy wytypowanych znacznie więcej. Realizujemy właśnie projekt, który ma na celu rozpoznanie anomalii w rejonie Kwieciszowa, to jest na północny wschód od Sobótki, którą wierzymy, że może być związana z występowaniem rud żelazu, tytanu i wanadu. Inną taką anomalią, którą chcemy rozpoznać w tym momencie, będziemy rozpoznawali ją geofizycznie, jest to anomalia w rejonie Gogołowa, prawdopodobnie związana z występowaniem nikru. Jako przykład takiego zadania, które może nie jest stricte z tematem związanym z surowcami, jest atlas geotermalny Sudetów i ich przedpola. I my w ramach tego atlasu, który będzie oczywiście dosyć obszerną publikacją, wykonujemy dodatkowe badania. Badania nie tylko petrofizyczne na skał, które występuje na powierzchni terenu, ale także wykonujemy badania geofizyczne. I takim dosyć dużym naszym zdaniem osiągnięciem było wykonanie w ostatnim czasie badań magnetotelurycznych, gdzie pozyskaliśmy około 380 km pomiarów, linii pomiarowych, które są jedną z największych kampanii pomiarowych, jeżeli chodzi o dane magnetotelluryczne w Polsce. I te dane wierzymy, że nie będą służyły nie tylko do celów rozpoznania lepszego stref tektonicznych pod kątem wykorzystania geotermalnego, ale także anomalie, które zaobserwujemy na tych profilach, do lepszego rozpoznania w przyszłości możliwości występowania rud metali. Innego typu tematy, które proponujemy do realizacji do ministerstwa, to jest rozpoznanie między innymi anomalii magnetycznych we wschodniej osłonie granitu karkonoskiego. Wierzymy, że mogą być one związane z występowaniem magnetytu w tej strefie. Inne, grafit, surowiec krytyczny na liście Unii Europejskiej. Wiemy, że występuje on w rejonie Radzimowic. Wykonaliśmy płytkie badania geofizyczne. Liczymy na to, że będziemy mogli rozpoznać płytkimi otworami w najbliższym czasie. I te idee, te pomysły, które do realizacji nowych zadań, to nie są pewne nowe rzeczy. My, tak jak mówiłem, przygotowaliśmy się do tego dosyć dobrze. W latach 13-16 prowadziliśmy zadanie mające na celu integrację, weryfikację danych magnetycznych z rejonu Dolnego Śląska, Sudetów Dolnego Śląska, i tam wytypowaliśmy szereg anomalii, które mogą być związane z występowaniem rud metali. Teraz w kolejnych etapach, tak jak Państwo widzicie, staramy się, aby próbować je rozpoznawać. I analogiczny temat, jeżeli chodzi o rozpoznanie geofizyczne. Kilka miesięcy temu, czyli na koniec ubiegłego roku, zakończyliśmy, jeżeli chodzi o część Polski północno-wschodnią, o rejon kratonu wschodnioeuropejskiego, gdzie przeanalizowaliśmy dane magnetyczne do głębokości 2 km, jeżeli chodzi o występowanie stropu podłoża krystalicznego, gdzie wskazaliśmy szereg anomalii mogących być związanych z mineralizacją złóż polimetalicznych. Jeżeli chodzi o węglowodory, to my oczywiście jako Instytut nie mamy tutaj jako zadania dokumentowania i poszukiwania złóż węglowodorów, ale przygotowujemy coś, co nazywamy oceną perspektywiczności geologicznej Polski. Jak większość z Państwa wie, przygotowujemy takie pakiety koncesyjne, one dotyczą obszarów, które nie są pokryte koncesjami. Każdy z tych pakietów to jest pewne takie kompendium wiedzy na temat tego, jakiego typu dane zostały pozyskane, jakie są koncepcje poszukiwawcze i czego możemy oczekiwać. Część z tych pakietów, które ogłosiliśmy, została przez przemysł jakby wzięta i koncesje zostały przyznane. Prowadzimy także badania dotyczące oceny potencjału zasobowego i możliwości eksploatacji metanu z pokładów węgla w zaniechanych złożach węgla kamiennego. I to jest zadanie, które skończyliśmy również na koniec zeszłego roku. Z przeanalizowanych złóż, gdzie zaniechano eksploatacji, wyznaczyliśmy 13 najbardziej predysponowanych. Do ministerstwa przekazaliśmy informacje odnośnie propozycji zmian regulacyjnych w dokumentowaniu zasobów metanu w zaniechanych złożach, a także określiliśmy podstawowe zasady przygotowania kopalń do likwidacji. To pewne wytyczne, które zaproponowaliśmy ministerstwu. Jeżeli chodzi o geotermię, wczoraj mieliśmy cały dzień, który poświęciliśmy tutaj na tę tematykę. Jedną z takich zadań, które realizujemy w tym momencie, to jest analiza potencjału miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców na Niżu Polskim, które są najbardziej predysponowane do
wykonania otworów geotermalnych i pozyskiwania wód geotermalnych. Mamy zamiar wskazać 10 takich lokalizacji i określić, w jaki sposób powinny być tam prace wykonane. Jeżeli chodzi o geotermię płytką, niskotemperaturową, również z końcem zeszłego roku, a kontynuujemy również dalej, opublikowaliśmy kilkanaście arkuszy map o potencjału geotermii niskotemperaturowej. Jakże udostępniliśmy bazę danych dotyczących gruntowych pomp ciepła, które jest pewnym takim poradnikiem i wskazówką dla indywidualnych odbiorców. Każdy może sprawdzić, czy w pobliżu jego miejscowości, jego lokalizacji znajdują się już wykonane otwory i czego może się spodziewać. Jeżeli chodzi o hałdy, to wiecie Państwo, że prowadzimy bazę danych, największą bazę danych, jeżeli chodzi o obiekty pogórnicze i o hałdy. Mamy tam prawie 1400 obiektów. I zaproponowaliśmy teraz do realizacji od kolejnego roku temat dotyczący bardziej szczegółowego rozpoznania hałd znajdującego się, wybranych 10 hałd znajdujących się na obszarze województwa śląskiego. Planujemy wskazać metodykę dokumentowania wzdłuż antropogenicznych i propozycji zmian legislacyjnych. I tak naprawdę dopiero badania, które wykonamy, zaproponujemy do wykonania, mogą wskazać, jaki jest potencjał tych hałd. Promocja i upowszechnianie wiedzy, które jest jednym z celów szczegółowych PSP. Wydaje się, że to jest gdzieś tam temat poboczny, ale wydaje mi się, że on jest coraz bardziej ważny, bo z naszych kularowych rozmów może się wydawać, że okej, możemy mieć szczytne cele i dużo pracy do wykonania, natomiast może zabraknąć ludzi. I to widzimy, prawda, na uczelniach, gdzie brakuje studentów, jest czarny PR dla geologii, dla nauk o ziemi. Natomiast my w naszych tematach, które realizujemy, jest ich kilka, staramy się jak najbardziej zachęcić i popularyzować tą wiedzę geologiczną. W muzeum, w którym się znajdujemy, w zeszłym roku mieliśmy rekord ponad 88 tysięcy wizytujących osób. W czasie Nocy Muzeów, która była w zeszły weekend, mieliśmy ponad 4 tysiące osób. I zachęcamy też do zapoznania się w czasie przerwy do tego po Państwa stronie, po prawej stronie piętra. Tam jest wystawa poświęcona stricte surowcom mineralnym występującym w Polsce, mająca na celu promować. I chociażby niech każda osoba wyniesie cokolwiek z tego muzeum, że wiedzie się zgłosić po wiedzą fachową, ekspercką, nie tylko do geologów, ale także do geologów z Państwowego Instytutu, ale także z uczelni. Mamy nadzieję, że to jest chociaż jakieś ziarnko w celu popularyzowania, upowszechniania wiedzy geologicznej. My o tym za dużo nie mówimy też, ale prowadzimy taki comiesięczny monitoring działań eksploracyjnych i inwestycyjnych na świecie w zakresie surowców, które zostały nam wskazane przez ministerstwo. I co miesięcznie przedstawiamy taki raport na temat tego, jakie są działania, jakie są ruchy w państwach, które nam ministerstwo wskazało, jakie działania wykonują podmioty publiczne, ale także podmioty prywatne, jak zmieniają się polityki surowcowe. Co jest pewnym też wskaźnikiem dla naszych decydentów, w którym stronę i gdzie podążać. Na kolejnym panelu zostanie przedstawione także zadanie dotyczące prac w Mongolii, które planujemy rozpocząć. I ono ma dotyczyć występowania surowców krytycznych, strategicznych, w tym przypadku molibdenu i wolframu. Jeżeli chodzi o zadanie, które zostało nam powierzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, związane z realizacją umowy pomiędzy rządem polskim a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego, jesteśmy w trakcie etapu drugiego realizacji prac geofizycznych na grzbiecie środkowoatlantyckim i tutaj również kolega za chwilę w panelu przedstawi troszeczkę więcej informacji. I te prace, które Państwu przedstawiłem, to jest pewnie w naszym odczuciu troszeczkę wyprzedzające do tego, co dzieje się w Europie. Bo Europa powoli się budzi, tutaj też myślę, że kolega jeszcze następnym panelu trochę o tym powie, budzi się, jeżeli widzi, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na surowce krytyczne i planowany jest do ogłoszenia, do powołania dokument, rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej, które ma dotyczyć w naszym zakresie, z naszej służby geologicznej. Wydaje się, że przygotowania właśnie tak w ciągu roku od wejścia tego dokumentu, przygotowania planu prac eksploracyjnych. Każde państwo członkowskie według obecnej wersji tego dokumentu będzie zobowiązane w ciągu roku przygotować taki plan. I wydaje się, że te prace, które wykonaliśmy, które wykonujemy, mogą być dobrą bazą dla naszego decydentów, dla rządu, dla ministerstwa, aby przygotować tego typu plan. I te zadania, które próbowałem bardziej skutecznie lub mniej Państwu przedstawić, to jest oczywiście jedynie jakaś tam część działalności Instytutu. My bierzemy udział w różnych projektach badawczych, finansowanych między innymi chociażby ze środków unijnych. Takim przykładem jest chociażby projekt Semakrat, który pewnie Państwo słyszeli z doniesień medialnych, że ktoś ma latać śmigłowce nad złożami znajdującymi się nad Suwałkami. To między innymi my, tak? Czyli Państwowa Służba Geologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny, który bierze udział w unijnym projekcie, który ma na celu rozpoznanie
rozpoznanie złóż, lepsze rozpoznanie złóż i sprawdzenie metod badawczych geofizycznych występujących m.in. w Finlandii, Polsce, Czechach czy Portugalii. Zdobywamy to know-how, uczymy się od innych i mam nadzieję, że to tylko będzie z profitem dla działań prowadzonych w Polsce. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, jak widać, dużo pracy przed Państwową Służbą Geologiczną, przed Państwowym Instytutem Geologicznym. Zapraszam panelistów, pana Mateusza Damrata, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapraszam scenę. Pana Andrzeja Guszyńskiego, zastępcę dyrektora do spraw służby geologicznej. Pana Janusza Jureczkę, dyrektora działu górnośląskiego w Sosnowcu. Zapraszam serdecznie. Pana Sylwestra Salwę, dyrektora oddziału świętokrzyskiego w Kielcach. Panie dyrektorze, prosimy. Panią Edytę Majer, kierownika Zakładu Geologii Inżynierskiej. Przepraszam, pani Edyto. Zapraszam. Pana Jarosława Zacharskiego, kierownika Zakładu Geologii Regionalnej. Pana Sławomira Mazurka, kierownika Pracowni Polityki Surowcowej. Pan Sławomir Zbierza i pana Michała Tomczaka z oddziału pomorskiego w Szczecinie. Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że widzieliśmy prezentację pana Andrzeja Guszyńskiego, wprowadzającą ten szeroki spektrum działań Państwowego Instytutu Geologicznego. Tak jak zapowiedziałem wcześniej, porozmawiamy o nie tylko surowcach energetycznych, metalicznych, skalnych, wodach termalnych, odzysku surowców minerałów, także magazynowaniu surowców w strukturach geologicznych. Wczoraj wieczorem, tak przygotowując się do naszego panelu, pozwoliłem sobie skopiować, otworzyłem sobie politykę surowcową państwa, tam mamy ponad 160 stron, i skopiowałem sobie pierwsze zdanie, które tak mocno mnie ukuło, a tutaj czasami może państwo geolodzy może narzekacie, że za dużo w tą stronę idziemy, ale przeczytamy w polityce, że polityka surowcowa państwa jest bezpośrednio związana z przyjętą w drodze uchwały Rady Ministrów polityką energetyczną Polski do 2040 roku. No i pozwoliłem sobie z tego powodu zacząć od surowców energetycznych. I też tutaj pamiętam jeszcze z wystąpienia początkowego pana ministra Dziadzio, kiedy widzieliśmy, jak ten dokument przenika się z innymi dokumentami. I tam jedna rzecz utkwiła mi mocno w głowie, bezpieczeństwo. I tak, z jednej strony mamy bezpieczeństwo, musimy zaopatrzyć kraj w bezpieczeństwo w surowce, ale po drugiej stronie mamy czynniki typu Europejski Zielony Ład, czyli ta wielka zmiana w kierunku dekarbonizacji. Do tego dochodzą poszczególne strategie, Repower EU i tak dalej. Ale mamy ten element bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo też wspomnieliśmy jako surowiec krytyczny, węgiel brunatny. I dlatego pierwsze pytanie do pana Janusza Jureczki, dyrektora oddziału górnośląskiego w Sosnowcu. Natomiast jak się państwo odnajdujecie? Bo z jednej strony zielona transformacja, dekarbonizacja, a z drugiej strony założenia polityki surowcowej państwa. Jak to wpływa na pracę służby geologicznej odnośnie złóż węgla kamiennego brunatnego? Panie redaktorze, szanowni państwo, no rzeczywiście można mieć tu troszkę rozdwojenie jaźni, zwłaszcza w takim kontekście, jak pan redaktor to pytanie zadał. Wracamy znowu do węgla, który już był wielokrotnie tutaj omawiany. Ja może na początek parę danych takich podstawowych, dlatego że one mają istotne znaczenie z punktu widzenia pytania pana redaktora. Przede wszystkim zasoby, jeżeli chodzi o węgiel kamienny i węgiel brunatny. One są olbrzymie. Mówię tu oczywiście o zasobach geologicznych, bilansowych, które w przypadku węgla kamiennego wynoszą blisko 65 miliardów ton, w tym w Górnośląskim Zagłębiu 52 miliardy, w Lubelskim 12,5 i niecałe pół miliarda w Dolnośląskim. To są olbrzymie liczby i robią wrażenie.
Oczywiście zasobów przemysłowych, czyli takich, które są objęte aktualnymi planami zagospodarowania złóż mamy znacznie mniej, ale też bardzo dużo, to jest 4,7 miliarda. W tym głównie w Zagłębiu Górnośląskim 4,1600 milionów w Zagłębiu Lubelskim. Jeżeli chodzi o wydobycie w kontekście tych liczb, no to ono jest stosunkowo niskie, tak? Na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się powiedzmy na poziomie 50-60 milionów ton z tendencją wyraźnie spadkową. Zasoby węgla brunatnego, geologiczne, bilansowe również są bardzo duże. Wynoszą ponad 23 miliardy ton, ale zasoby przemysłowe tego węgla już nie są takie, bym powiedział, optymistyczne. 880 milionów ton i w 90% to są zasoby w złożach tych dwóch kopalń, o których dzisiaj była mowa, czyli kopalni Bełchatów i Turów. W tym kontekście, co pan redaktor pytał, można zadać jeszcze dodatkowe pytanie. Czy w ogóle jest możliwy wzrost wydobycia węgla w Polsce? No, zakładając długofalową politykę, bo tego się nie da zrobić z miesiąca na miesiąc, o czym też już była mowa, w przypadku węgla kamiennego tak. Oczywiście trzeba mieć na uwadze bardzo dużo różnych ograniczeń, nie tylko tych ściśle ekonomicznych, ale również ograniczenia środowiskowe, społeczne, także kadrowe i tak dalej. W przypadku węgla brunatnego wydaje się to mniej prawdopodobne. Już nie mówiąc tylko o polityce klimatycznej, ale również ze względów środowiskowych, no tutaj wydobycie tej kopaliny jest bardzo mocno ingerujące w środowisko naturalne. W polityce surowcowej państwa obie te kopaliny zostały ujęte jako surowiec strategiczny. Tak? Co jest nic dziwnego, no w końcu nadal one nam zapewniają bezpieczeństwo energetyczne Polski w bardzo dużym stopniu. Zakłada się co prawda zmniejszenie węgla w produkcji energii elektrycznej do 55-60% do 2030 roku, ale nadal te dwa surowce są tu podstawowe. Szczególnie ważny jest tu węgiel koksowy, który został oddzielnie wyróżniony w PSP jako nie tylko surowiec strategiczny, ale również surowiec krytyczny dla gospodarki państwa polskiego. No i oczywiście on jest ujęty również jako surowiec krytyczny w Unii Europejskiej. Tu też może wróćmy do tych liczb, ile tego węgla koksowego jest. 29% tych dużych zasobów to jest węgiel koksowy. Głównie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Ja sobie tu popatrzę na ściągę, żebym nie pomylił danych. Tak, około 1/3 zasobów GZW, czyli około 16 miliardów ton węgla, to jest węgiel koksowy. No, w lubelskim Zagłębiu jest mniej, około 12%, 1,5 miliarda. Zasoby przemysłowe tego węgla są dużo mniejsze, 2 miliardy. I to są głównie w GZW, ale słysząc poprzednio pana prezesa JSW, w zasadzie zakładając tą prognozę zapotrzebowania na węgiel koksowy w Polsce na poziomie 12-13 milionów ton, to do 2040 roku to spokojnie wystarczy. Teraz pan redaktor pytał, jak w tym wszystkim, w tym troszkę rozwojeniu jaźni kształtują się zadania Państwowej Służby Geologicznej. Jeżeli chodzi o węgiel kamienny, to oczywiście takie tradycyjne prace dotyczące poszukiwania, rozpoznawania złóż, no to już jest epoka raczej zamierzchła. My wiemy, gdzie te złoża są rozpoznane, szczególnie w GZW. W RZW może takie jeszcze prace są istotne, szczególnie jeżeli chodzi o węgiel koksowy. Natomiast transformacja górnictwa nakłada nowe, całkowicie inne i bardzo szczególne zadania na Państwową Służbę Geologiczną. I te zadania realizujemy i mamy w planach je realizować. Tu widzę takie trzy kierunki. Złożowy, czyli przede wszystkim zapewnienie jakby dostępu do złóż, szczególnie tych właśnie strategicznych, krytycznych. I tu nie mówię tylko o węglu koksowym, ale również zapewnienie jakby takiej bazy podstawowej, zasobowej węgla do celów energetycznych, który w czasach takich, bym powiedział, bardziej nienormalnych, a chyba takie teraz mamy, no może stanowić bardzo istotny element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Również proszę pamiętać o tym, że
Te zasoby, o których mówię, to są dokumentowane do głębokości 1200-1300 metrów. Poniżej, tak jak w Lidze II, zalegają jeszcze przez 2-3000 metrów nadal pokłady węgla. Tu padło takie sformułowanie, chyba na pierwszym panelu, że największym magazynem energii to jest węgiel, górnośląskie zagłębie węglowe. Oczywiście nie możliwe są ta energia, może nie tyle węgiel, do ujęcia metodami tradycyjnymi, ale przyszłe pokolenia mogą mieć inne zdanie na ten temat, czyli zabezpieczenie i oszacowanie tego potencjału energetycznego jest bardzo ważne. Bardzo ważny jest kierunek hydrologiczny związany z zagospodarowaniem wód dołowych, wód termalnych, tak? Również tam są... Tak zwana geotermia kopalniana, tak? Dokładnie tak, ale jest drugi kierunek, bardzo taki istotny w połączeniu z geologią środowiskową, czyli określenie działań, które są konieczne, związane bezpośrednio z likwidacją kopalń, zaprzestaniem odwadniania. No ostatnia sytuacja na Czebini pokazuje, jak bardzo to może być istotne po upływie 20 kilku lat, bo tyle upłynęło od czasu zamknięcia kopalni Sierż. Bardzo ważny jest też kierunek łączący jakby te wszystkie działania bezpośrednio, czyli informatyczny, zebranie tych dziesiątków, setek tysięcy właściwie danych do jednej zintegrowanej bazy danych, które każdy początek jakichkolwiek działań zaczyna się od informacji geologicznej, od jej przetworzenia, ono musi być zweryfikowana, zintegrowana i tak dalej, a sytuacja taka jak w Zagłębiu Górnośląskim po 250 latach eksploatacji jest bardzo szczególna. Jeżeli chodzi o węgiel brunatny, to jest tu inna sytuacja, to też w poprzednich panelach była mowa o tym. No, nasze działania idą w kierunku głównie zebrania, zweryfikowania, aktualizacji podstawowych informacji o złożach węgla brunatnego, celem jakby możliwości udostępnienia ich dla przyszłych pokoleń, dla innych metod pozyskiwania energii z tych złóż, na przykład podziemnego zgazowania czy mikrobiologicznego zgazowania. Tutaj mamy już pierwsze sukcesy, można powiedzieć, dwa bardzo kompleksowe atlasy złóż węgla brunatnego. Mówię tu o złożach niezagospodarowanych, górniczo zostały wydane, a przygotowanie jest trzecie. Także krótko odpowiadając na pana pytanie, panie redaktorze, jakoś sobie radzimy. Dobrze, ale z jedną rzeczą tak się zastanawiam, czy się zgodzić, bo mówię, oczywiście tak mówię już tak podczas naszej rozmowy, z tego względu, że mówi pan, że to mamy mniej do pracy z węgiem kamiennym, ale proszę mi skomentować, tutaj widzieliśmy prezentację pana Andrzeja Głuszyńskiego, zasoby związane z metanem, prawda? I właśnie tutaj mamy zasoby po kopalniach z węgla kamiennego. I teraz proszę mnie poprawić, bo może tu ja teraz, może ja po prostu gdzieś pomylę liczby, ale czy tam widziałem 10 miliardów metrów sześciennych metanu? Tak, ale to te 10 miliardów tylko w wybranych złożach zaniechanych, czyli o eksploatacji zakończonej. Tych złóż będzie w miarę realizacji umowy społecznej znacznie więcej, bo do tej pory większość złóż o zaniechanej eksploatacji to były złoża niemetanowe. Także tutaj ten potencjał w ogóle metanu z pokładów węgla w Zagłębiu Górnośląskim jest olbrzymi. On w zasadzie wynosi 200 kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych. Czyli tutaj dużo pracy przed Instytutem, prawda, jeszcze w jeżeli chodzi o metan. Chodzi o metan. Tak. Bo proszę poprawić, bo dla mnie to robi duże wrażenie, bo czy z tego co pamiętam, w Polsce chyba 20 miliardów metrów sześciennych gazu zużywamy. Nie wiem, czy ktoś z państwa może mnie poprawić co do tej, czy jest w porządku. No to wrażenie duże na mnie robi ta wartość metanu. Tak, no tyle zużywamy i to zużycie sukcesywnie z roku na rok rośnie. Metan występujący w pokładach węgla to jest taki surowiec, który do tej pory był właściwie niedoceniany pod kątem wykorzystania. Oczywiście przede wszystkim jest skojarzony i słusznie z zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy górników. Jest kojarzony jako silny gaz cieplarniany, co jest też prawdą. Natomiast nie jest kojarzony z surowcem energetycznym. Poprawnie rzecz ujmując, to należałoby mówić, że to jest wysokometanowy gaz zakumulowany w węglu. I tak jak mówiłem, potencjał zasobowy wynosi na pewno 200 kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych. To jest bardzo dużo i to są najbardziej ostrożne szacunki. W tych złożach udokumentowanych, czyli
jako kopalina towarzysząca w złożach węgla kamiennego i jako kopalina główna, to jest około 100 miliardów metrów sześciennych. Także tutaj to jest bardzo duże wyzwanie. My w tym kierunku od dawna prowadzimy pracę. Już 10 lat temu zaczęliśmy prace związane z przedeksploatacyjnym ujęciem metanu. Bardzo prostym pomysłem. Te dwa zagrożenia, o których mówiłem, czyli żeby nie emitować gazu cieplarniego i zmniejszyć zagrożenie bezpieczeństwa pracy w kopalniach, także zwiększyć rentowność kopalń, to naszym zdaniem należy ten metan ująć, zanim się rozpocznie eksploatację pokładu węgla. I takie prace rozpoczęliśmy na kopalni Mysłowice Wysoła. Potem prowadziliśmy z dużym sukcesem we współpracy z PGNiG na otwory Gilowice, projekt Geometan. Także tutaj mamy sukcesy i te kierunki są wyznaczone, aczkolwiek obecnie powiedzmy są zawieszone, ale na pewno do nich trzeba wrócić. Dziękuję bardzo, sporo pracy przed Instytutem. Skoro przeszliśmy do gazu, to błękitne paliwo kojarzy nam się właśnie z tym paliwem okresu transformacji, bo wcześniej, tak jak powiedzieliśmy o tym, że działamy w Unii Europejskiej, mamy tą dekarbonizację, właśnie ten gaz miał być naszym takim surowcem transferowym. Jak to wygląda, pytanie do pana Jarosława Zacharskiego, jak to wygląda z gazem, bo wszyscy czekamy na te spektakularne odkrycia, a może zaskoczenia przy niektórych źródłach, że jednak tego gazu może być więcej. Dzień dobry Państwu. No oczywiście ten gaz w Polsce jest i szczęśliwie go ciągle eksploatujemy już od 100 kilkudziesięciu lat, więc te doświadczenia w poszukiwaniach złóż gazu i ropy naftowej w tym kraju są i czerpiemy z doświadczeń poprzednich pokoleń, ale teraz też pracujemy oczywiście nad tym, nad przyszłością, czyli za chwilę odniosę się do pytania i powiem o perspektywach, jakie tutaj w naszym kraju jeszcze zauważamy, no ale warto powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy i patrząc pod kątem oczywiście występowania złóż węglowodorów, ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie naszego kraju. Oczywiście powiedzmy sobie wprost, no nie jesteśmy tutaj jakimś strasznym potentatem, więc trudno nam równać się do potentatów globalnych, światowych, a nawet i europejskich. Niemniej jednak, jeśli popatrzymy na naszą sytuację w naszym kraju, no możemy powiedzieć, że nie wygląda to wcale tak źle. Ciągle odkrywamy złoża średniej i małej wielkości, ale w dużym stopniu one uzupełniają nas bilans energetyczny i nasze zasoby, więc jakby idziemy w dobrym kierunku. No mamy taką tu przewagę w naszym kraju, albo raczej dobre doświadczenia, ale mam technologię oczywiście, mamy bazę, zaplecze naukowo-badawcze, jeśli chodzi o rozpoznanie złóż węglowodorów. No, mamy też i bardzo dobrą sieć dystrybucyjną i przesyłową i dystrybucyjną w naszym kraju, więc szkoda by było z tych zasobów, które już są odkryte, zaraz o nich powiem, jakiej ilości, szkoda by było z tych zasobów nie korzystać, dodając jeszcze coś do tego. Przechodząc płynnie do zasobów, które mamy, tutaj już pan redaktor wspomniał o wydobyciu, o zapotrzebowaniu w naszym kraju na gaz ziemny, akurat w tym przypadku mówimy tutaj o ilości około 20 miliardów, nawet przekraczamy te 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Otóż w bilansie zasobów złóż kopalin posiadamy udokumentowane zasoby bilansowe, wydobywalne zasoby bilansowe w ilości 152 miliardy metrów sześciennych. No to można sobie bardzo łatwo zestawić z tymi 20 miliardami, które rocznie potrzebujemy w naszym kraju. Z tych zasobów wydobywalnych, bilansowych, oczywiście tylko część jest dostępna już od zaraz. Nazywamy tą część zasobów zasobami przemysłowymi. Mamy ich w ilości 72 miliardy metrów sześciennych. Przy rocznej produkcji, która tutaj była, czy wydobyciu w Polsce, która tutaj była już przy poprzednim panelu podawana, około 4 miliardów metrów sześciennych gazu, no więc widzimy, że te zasoby, które mamy udokumentowane już w złożach udokumentowanych, czy zasoby, które są odkryte w naszym kraju, w zupełności nam wystarczą na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jeszcze. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie mamy nic dalej z tym robić i nie mamy dołożyć coś do tego, poszukując następnych złóż węglowodorów. No, gdzie jest tutaj w końcu miejsce na i rola służby geologicznej? Oczywiście wykonujemy pewne działania, które są realizacją zadań, które stawia nam wypełnianie polityki surowcowej państwa i racjonalną gospodarkę zasobami.
i te rzeczy robimy. Jedno z działań zostało omówione tutaj przez pana dyrektora chwilę temu na prezentacji. Wykonujemy cykliczne oceny perspektywiczności obszarów na terenie Polski, z których typujemy te obszary szczególnie perspektywiczne, dla których przygotowujemy pakiety danych geologicznych. One są publikowane, one są częścią składową procesów koncesyjnych, procesów przetargowych. No ale to oczywiście nie wszystko. Wykonujemy mapy koncesyjne, mapy koncesji węglowodorowych dla terenu kraju, które są co miesiąc uaktualniane, publikowane. Stanowimy tutaj w tym przypadku bardzo duże wsparcie działań ministra, jeśli chodzi o te działania związane z węglowodorami. Ale patrząc na perspektywy, no tutaj jakby zmierzając do sedna sprawy, oczywiście te perspektywy w Polsce występują. One są dla jednych duże, dla niektórych może bardzo duże. W 2021 roku zostały opracowane bilans zasobów perspektywicznych, w którym te obszary zostały wymienione. Tutaj warto wspomnieć chociażby o tradycyjnych prowincjach naftowych, które do tej pory zostały dosyć dobrze albo są ciągle rozpoznawane. Mówię tutaj o obszarze Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego. No te perspektywy widzimy troszeczkę głębiej niż dotychczas w obszarach, które są w strefach, które są mniej rozpoznane wiertniczo, poniżej głębokości 2,5-3 kilometra. Wydaje się, że jeszcze potencjał w tych naszych Karpatach dosyć duży drzemie. Nawet biorąc pod uwagę to, że przecież eksploatacja już sięga 150 lat i wydobycie węglowodorów z tych obszarów. Oprócz tego oczywiście tradycyjne miejsca, strefy poszukiwań i wydobycia, to jest Monoklina Przedsudecka, Nisz Polski. W tym przypadku większy nacisk kładzie się również na poszukiwania w rejonie Pomorza Zachodniego czy strefy Antyklinarium Środkowopolskiego. Myślę, że to są te strefy, o które tutaj pan redaktor pyta, gdzie będziemy w niedługim czasie poszukiwać, w których rejonach będziemy kłaść tutaj szczególny nacisk, ale chciałbym, kończąc swoją wypowiedź, jeszcze nawiązać do pewnej rzeczy, która się przewija przez te wszystkie panele i od samego początku naszej konferencji. Związana ona jest z pewnymi wyzwaniami, które jakby mamy na stole, związane z transformacją energetyczną, z łączeniem się spółek, kiedyś tradycyjnie uznawanych za typowo poszukiwawcze, z energetycznymi. Tworzone są nie tylko w Polsce, ale na świecie. Ale widoczne to jest u nas oczywiście na naszym rynku bardzo konsorcja czy przedsiębiorstwa multienergetyczne. No i to też jakby stawia przed nami pewne wyzwanie jako przed służbą geologiczną. No bo teraz dla takich koncernów multienergetycznych, co znaczą poszukiwania naftowe? Oczywiście każdy tutaj na sali zaraz by podniósł rękę, no poszukiwania naftowe, no to oczywiście szukanie ropy naftowej i gazu ziemnego. Niemniej jednak teraz te wyzwania, które stoją przed koncernami takimi multienergetycznymi, ale też i przed nami, nakazują nam troszeczkę wykorzystać inne podejście. My nazywamy to podejściem takim synergicznym, to znaczy przy wykorzystaniu obecnych technik, technologii, możliwości wiertniczych, badawczych, eksploatacyjnych, chcielibyśmy, czy oczywiście głębokich otworów wiertniczych, które wykorzystujemy w celach eksploatacyjnych czy poszukiwawczych za złożami węglowodorów, chcielibyśmy wykorzystać obszary nie tylko pod kątem jednego surowca, jednych zasobów, które mamy do dyspozycji, natomiast chcielibyśmy, wykonując pewną analizę, pewną pracę, realizując zadania służby geologicznej, chcielibyśmy wskazać obszary potencjalnie perspektywiczne dla kilku różnych zasobów, surowców. Czy będą to węglowodory, czy będzie to potencjał geotermalny, czy będzie to potencjał związany z poziomami solankowymi, który nam posłuży do składowania czy magazynowania substancji. No wiemy, że prace wiertnicze zwłaszcza to są prace kosztowne i szkoda by było zaniechać możliwości wykorzystania tego potencjału, wykorzystując już czy projektując pracę jakby jednokierunkowo. Więc te rzeczy realizujemy. Podsumowując, czy ten potencjał jeszcze węglowodorowy w kraju jest? Oczywiście jest. To też. Ja tylko jedno słowo mam tutaj, jak słucham pana, właśnie wspomniał pan też koncern multienergetyczny
I też tam podczas naszej konferencji, ja bardzo przepraszam, jeżeli komuś słowo złe włożę, ale tak słuchałem, chyba pan Robert Perkowski z Orlenu wspomniał też jeszcze, bo muszę to zapytać, ale bardzo krótko, o łupki, bo to chyba padło takie hasło, że niektórych zasobów nie da się ugryźć. Przepraszam, jeżeli źle zacytowałem. Ja bym prosił na koniec, czy tak bardzo króciutko temat jest medialny, czy techniczny, no, rzeczywisty? Tylko tak bardzo krótko bym prosił. Temat był medialny, oczywiście. No, odniosę się do tego w dwóch, trzech zdaniach. No, po pierwsze, żeby można mówić o jakby sukcesie geologicznym, sukcesie komercyjnym, no, na ten sukces wpływa wiele czynników, w tym, które muszą jakby zostać spełnione. No, przede wszystkim, żeby móc eksploatować złoża, chociażby złoża niekonwencjonalne, o jakich tu mówimy, z polskich łupków, które kiedyś nam się wydawało, mogą występować na terenie naszego kraju w dosyć dużej ilości, głównie na Podlasiu, Lubelszczyźnie, czy na Pomorzu tutaj centralnym, Zatoce Gdańskiej, na wyniesieniu Łeby. No niestety one się nie do końca ziściły. No niestety warunki geologiczne, które zaobserwowaliśmy w kraju, niestety nie były takie, jakie być powinny, to znaczy by odległy od naszych oczekiwań, niestety nie doprowadziło to mimo szeregu prac, które były wykonane. Przecież trzeba pamiętać, że 72 otwory wiertnicze zostały wykonane w tym celu, w celu rozpoznania tego potencjału łupkowego w naszym kraju, kilkanaście szczelinowań hydraulicznych. No niestety żadne z prac nie przyniosło sukcesów w postaci udokumentowania takiego złoża, co by pozwalało na jego eksploatację. Jeszcze tylko jedno zdanie, panie redaktorze, aczkolwiek wykonując analizy w Państwowym Instytucie Geologicznym ostatnio, wskazaliśmy kilka stref jeszcze, które są potencjalnie perspektywiczne. No, czas pokaże, czy tutaj nasze koncerny, już teraz duże energetyczne firmy zajmujące się zawodowo poszukiwaniem złóż ropy i gazu ziemnego, czy sięgną po te obszary. Dziękuję. Mam nadzieję, że mimo wszystko dużo pracy w tym zakresie przed nami. Państwo wszyscy macie program przy sobie i tam, jeżeli obrócimy tą naszą ulotkę z programem, tam widzimy surowce, które są podzielone na strategiczne. I właśnie chciałbym przejść do metali, bo też tam macie Państwo wylistowane również surowce, które są niezbędne dla nas, i to surowce nieenergetyczne, które są właśnie niezbędne dla przeprowadzenia tej transformacji. I na niektóre rośnie popyt, a tak jak czytamy w polityce surowcowej państwa, musimy je zabezpieczyć. I tutaj mam pytanie do pana Głuszyńskiego. Czy mamy szansę pozyskać te cenne metale, ale również w Polsce? Bo w wcześniejszych prezentacjach widzieliśmy nasze prace, polski film też w innych krajach. A co z Polską? To oczywiście zależy, które. Ta lista tych surowców niezbędnych dla przemysłu przyszłości lub obecnego jest dosyć długa. Natomiast jeżeli chodzi o zasoby, które mamy w Polsce metali, to na pewno trzeba omówić miedź. Jest to metal, który go złoża posiadamy i produkujemy. I na przykład produkcja miedzi w Polsce, czyli metalu, który od 2023 jest na liście Komisji Europejskiej jako surowiec krytyczny i strategiczny, jest dosyć wysoka i wynosiła około 443 tysiące ton miedzi metalicznej rocznie. Natomiast produkcja srebra, które współwystępuje z miedzią z tych samych złóż, wynosiła ponad 1533 tony. I to są dosyć duże wartości. Wiemy, że mamy udokumentowanych w Polsce 16 złóż rud miedzi i srebra, które związane są z cechsztyńską formacją łupków miedzionośnych. I według stanu na koniec zeszłego roku, to są dane jeszcze niepublikowane, one dopiero zostaną wkrótce opublikowane, zasoby bilansowe złóż rud miedzi i srebra w regionach monokliny przedsudeckiej, jak i synklinorium północno-sudeckiego wynosi łącznie ponad 3526 milionów ton rudy. O zawartości ponad 57 milionów ton miedzi i ponad 166 tysiącach ton srebra. Tak więc według nas największe nadzieje, jeżeli chodzi o te metale potrzebne do przyszłego przemysłu, to jest właśnie miedź. I warto też dodać, że w tych złożach w czasie produkcji miedzi, w tym procesie metalurgicznym, oprócz miedzi i srebra, uzyskujemy także inne metale, inne pierwiastki, jak złoto, nikiel, ołów, selen, ren, platynę, pallad. Od strony nas, geologów, widzimy pewne szanse również w odbudowie wydobycia złóż rud
cynku i ołowiu w rejonie Olkusza, jak i zagospodarowaniu złóż regionu zawierciańskiego. I tak jak z naszych badań wiemy, że w tych złożach współwystępują również niewielkie ilości innych surowców krytycznych, kadm, gal czy bar. Natomiast od tego roku na liście tych surowców krytycznych znalazł się również nikiel. I wiemy, że na Dolnym Śląsku, co było już częściowo wspomniane, występują złoża wietrzeniowe w serpentynitach również tego metalu. Zobaczymy, czy one będą opłacalne ekonomicznie, to powinien już biznes zweryfikować. Można powiedzieć, że pewna intensyfikacja prac w zakresie poszukiwań pierwiastków ziem rzadkich powinna umożliwiać dobre rozpoznanie ich zasobów w Polsce, jeżeli chodzi o występowanie w składowiskach fosfogipsów po przeróbce apatytów i fosforytów przez przemysł chemiczny. I tu widzimy jakby pewien potencjał na wykorzystania, również to analizy ekonomiczne powinny zweryfikować, czy jest to opłacalne. I na koniec chyba jedynie wspomnę, że również mamy udokumentowane złoże w rejonie Myszkowa, złoże porfirowe molibdenu, miedzi i wolframu, które w zależności od czynników technologicznych i ekonomicznych może być w przyszłości zagospodarowane. Dziękuję. A w początkowej części naszej konferencji widzieliśmy prezentację informacji o tym, że Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego w zakresie poszukiwania siarczków polimetalicznych. I tutaj pytanie do pana Michała Tomczaka z działu pomorskiego w Szczecinie, chociaż oczywiście pamiętamy, że Szczecin nie leży nad morzem. Jakie są prace badawcze, jakie prace badawcze przeprowadza Państwowa Służba Geologiczna w tym zakresie? Bo tutaj mamy zasoby badawcze na Atlantyku. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za to pytanie i za zaproszenie tutaj do panelu. Oczywiście polityka surowcowa państwa jest elementem zabezpieczenia, tak, dostępu do kluczowych surowców, nie tylko w kraju, nie tylko za granicą, ale również na obszarach wód międzynarodowych, nad którą jakby pieczę sprawuje Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego. Nie będę tutaj się rozwodzić, bo mamy mało czasu na temat surowców, jakie występują. O konkrecjach polimetalicznych powie pan dyrektor Tomasz Abramowski. Mamy tutaj jeszcze naskorupienia kobaltonośne, natomiast tutaj służba geologiczna zajmuje się właśnie siarczkami masywnymi w obrębie grzbietu śródoceanicznego. Pamiętajmy, mówiąc o surowcach, że do tej pory rozpoznana została może 1/4 obszarów powierzchni dna oceanicznego, więc ten potencjał surowcowy jest na pewno wielokrotnie większy. Surowce, które tutaj wchodzą w grę, to oczywiście miedź, nikiel, kobalt, mangan, tytan, wolfram i wiele innych ważnych, krytycznych metali, ale też pierwiastków. To, co jest istotne tutaj dla nas, dla ministerstwa, jakby w realizacji, tak, tych prac, to, że ta atrakcyjność ekonomiczna złóż wiąże się z bardzo dużą jakby koncentracją czy stężeniem metali w złożu, które jest kilkukrotnie, tak, większe niż w tych konwencjonalnych, powiedzmy, lądowych. Do tej pory, w zeszłym roku Państwowa Służba Geologiczna we współpracy między innymi tutaj z Politechniką Szczecińską czy z Polską Akademią Nauk zrealizowała pierwszy rejs badawczy w obszar grzbietu śródatlantyckiego. Jego celem była eksploracja regionalna, tak? Jakby musieliśmy rozpoznać od podstaw ten obszar. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z kanadyjską firmą Ocean Floor Geophysics i z pokładu statku zostało przeprowadzonych szereg badań geofizycznych, również we współpracy z Amerykańską Agencją Oceaniczną i Atmosfery byliśmy w stanie zidentyfikować i scharakteryzować znane pola hydrotermalne, tak? Bo jakby siarczki mają swoją genezę tutaj właśnie w tej aktywności hydrotermalnej. To jest jakby duży sukces, krok do przodu. Jakby w rezultacie prowadzonych prac byliśmy w stanie wytypować 20 obszarów perspektywicznych. I te 20 obszarów perspektywicznych będzie poddawane bardzo szczegółowym pracom w następnych latach. Tutaj plan taki na najbliższe 5 lat jest już ustalony, bardzo szczegółowych właśnie prac na Atlantyku.
To, co jeszcze tylko bym chciał dodać, to, no to drugi rejs, który odbywa się właśnie w tych dniach na Atlantyku. Tutaj realizujemy pracę wspólnie z firmą norweską Argeo. Tym razem właśnie wytypowane zostały trzy obszary przy użyciu najnowocześniejszych technologii. To są takie autonomiczne platformy pływające, wyposażone w szereg sensorów, bardzo blisko dna, zwiększające bardzo mocno czułość i rozdzielczość tych prowadzonych prac. To jest taka światowa, myślę, czołówka. No i to jest ten czas i to miejsce, żeby powiedzieć o tym, że no ta misja no przyniosła już pewien sukces. W pierwszym rozpoznawanym obszarze, właśnie bardzo szczegółowo, mamy potwierdzenie występowania siarczków masywnych. Także jesteśmy bardzo uradowani z tego, co nie jest łatwe. Są służby, którym zajmowało to wiele lat, znalezienie tego typu systemu nieaktywnego, to warto podkreślić. I na pewno ten obszar będzie poddawany bardzo szczegółowym właśnie pracom w przyszłości. Co ważne, to chciałbym powiedzieć, że ten nasz kompleksowy jakby program badawczy, tak, wynikający z podpisanej umowy z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego, to kolejne 10 lat prac. I skupiamy się również bardzo mocno na tym, żeby identyfikować obszary, które są bardzo cenne pod względem biologicznym. I tutaj chciałbym zapewnić, że na pewno te obszary będą jakby wyłączone przez Polskę z jakichkolwiek prac wydobywczych, tak? Także to jest chyba istotne w tej dyskusji. Właśnie chciałem tylko jedną rzecz uściślić. My tam mamy zasoby badawcze w tym momencie, prawda? To nie są jakieś koncesje wydobywcze. Rozmawiamy o zasobach badawczych, tak? Tak, tak, tak. To się zgadza. To jest 15-letni kontrakt, umowa na prace takie poszukiwawczo-pomiarowe, eksploracje tego obszaru. Natomiast no, w perspektywie właśnie zmieniającej się sytuacji takiej surowcowej, nowych technologii, tak? Zabezpieczamy dostęp do tych surowców i będziemy mieli na pewno pierwszeństwo, tak? Za te 10 lat w składaniu licencji o potencjalne, tak? Wydobycie. Czyli taka premia za badania. Tak, przywilej. Natomiast badamy, podnosimy swoje kompetencje, rozwijamy technologię, również w kooperacji, to jest istotne. Do tego czasu tutaj Państwowa Służba Geologiczna, również ministerstwo jest zaangażowane w pracę w ramach Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego i przygotowanie regulacji, tak zwany kodeks górniczy, wszystkie zasady jakby potencjalnego wydobycia i oczywiście cały program zarządzania środowiskiem, ochrony środowiska. Także tutaj jesteśmy bardzo aktywni w tej kwestii. Ostatnie zdanie. To jest też jakby kwestia, którą pan minister bodajże podniósł. Bardzo pozytywne wnioski z audytu Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, które się odbyły w Warszawie w zeszłym roku. No i czekamy na więcej. Niestety właśnie czas nas cały czas goni. Dziękuję. Mamy dużo tematów i bardzo dziękuję. Wróćmy do też początkowych założeń. W początkowych założeniach też mówiliśmy podczas konferencji o tej gospodarce obiegu zamkniętego, a źródłem surowców mineralnych są odpady. I tutaj Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi inwentaryzację i waloryzację obiektów, przeczytam, unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Pytanie do pana Sławomira Mazurka, kierownika pracowni polityki surowcowej. Proszę powiedzieć, gdzie w Polsce prowadzimy badania dotyczące pozyskania surowców? Nie wiem, czy tak mogę kolokwialnie powiedzieć, na hałdach. Dzień dobry. Kolokwialnie można tak powiedzieć i dobrze, że pan zaznaczył, że mówi pan, posługuje się pan pewnym kolokwializmem. Bo chciałbym przestrzec przed zaszufladkowaniem się na słowie hałdy. To mogą być hałdy pogórnicze, ale mogą być poprzemysłowe. To mogą być bieżące strumienie odpadów, zarówno górniczych, jak i przemysłowych. To mogą być wreszcie także zużyty sprzęt, czy metale pozyskiwane z zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. I to są takie podstawowe trzy działy, pięć elementów pozyskiwania z obiegu wtórnego surowców. Więc nie zafiksujmy się tylko na hałdach i pamiętajmy, że dla nas, dla geologów, hałdy są wspaniałym obiektem i wszystkie obiekty z nimi związane są wspaniałym obiektem do
wnioskowania, czy złoża pierwotne, z których one pochodzą, zostały zczerpane, czy nie? Czy w tych złożach pierwotnych, z których te hałdy pochodzą, są rzeczy, które kiedyś wydobywano i nie widziano, a dzisiaj są i dalej są, bo są złoża niezczerpane, czy nie ma o czym mówić? W związku z tym przy tych przysłowiowych hałdach wykonaliśmy również szereg badań geofizycznych i poparliśmy to kilkunastoma płytkimi wierceniami. I w związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że informacja płynąca z hałd jest również informacją w sprzężeniu zwrotnym ze złożami pierwotnymi. I dwa tematy, które tu widziałem na prezentacji wcześniejszej pana ministra i pana rektora Głuszyńskiego, to między innymi pochodzą, są pokłosiem tej informacji zwrotnej pochodzącej z obiegu wtórnego do złóż pierwotnych. Więc pamiętajmy jako geolodzy, że dla nas nie tylko surowiec w hałdzie, ale i w odniesieniu do złoża kopaliny. Czy warto? Jak wynika z analizy Komisji Zasobów Kopalin, do 1971 roku komisja ta zatwierdziła ponad 30 dokumentacji zasobowych dla złóż, dla hałd, cynku i ołowiu w województwie krakowskim i śląskim, małopolskim i śląskim. Zanim więc wymyślono pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego, interesowano się tym, można powiedzieć, od zawsze. Pierwsze takie zainteresowania gospodarcze zaczęły się jednak na dobrą sprawę w latach 90., a dopiero w latach 2000 to wszystko nabrało jakiejś intensyfikacji. Program zakończył się w roku 2022. Jak już wcześniej wspomniano, 1382 obiekty w domenie publicznej. Inwentaryzacji hałd, proszę Państwa, inwentaryzacji. Nie mylmy pojęcia inwentaryzacja z wiedzą na temat tego, co w tej hałdzie jest. Dlaczego? Bo inwentaryzacja jest podstawą. Natomiast do czego może służyć surowiec w tym obiekcie, to decyduje właściciel tego obiektu, wiedząc o tym, z jakiego procesu on pochodzi. Przede wszystkim musi zrobić przegląd dostępnych technologii wykorzystania tych odpadów, wybrać optymalne, dokonać rekomendacji, zobaczyć, jakie są normy i wytyczne, jeśli chodzi o spełnianie warunków dla tego surowca, pod to zaprojektować badania i je zrealizować. Więc standaryzacja pod kątem każdego zastosowania, taka jaka istnieje, czy istniała kiedyś w postaci kryteriów dokumentowania złóż, kryteriów bilansowości, a obecnie granicznych wartości parametrów, nie jest chyba możliwe. Natomiast możliwe jest dokonanie oceny surowcowej na poziomie ogólnym i do tego zmierzamy i to cieszę się, że tutaj już wcześniej pan minister powiedział, że będzie realizowane, bo rzeczywiście jakkolwiek nie można dokonać tej analizy w szczególe, to można dokonać tej analizy na pewnym poziomie ogólności, który pozwoli oszacować, ile dla jakiego rodzaju zastosowań surowców w tych obiektach jest. Zaczęło się wszystko od szczególnego zainteresowania w Sudetach. Obecnie zinwentaryzowaliśmy największe i najważniejsze obiekty w kraju, w całym kraju. Niemniej Dolny Śląsk stanowi ponad połowę tych wszystkich obiektów. To bardzo ciekawe, bo warto zwrócić uwagę na to rzeczywiście, że też tak, z tego co rozumiem z Pana też wypowiedzi, musimy tak rozróżniać te zasoby historyczne, prawda, które inwentaryzujemy, które badamy i też jest pewna różnica w zakładach przetwórczych, w kopalniach, które pracują, prawda, na co dzień. I to jest rzecz, tak, która wykracza poza kompetencje Państwowej Służby Geologicznej, ponieważ o ile nadzór górniczy, organy nadzoru górniczego mają prawo wstępu do zakładów górniczych, to do zakładów przemysłowych ani organ nadzoru górniczego, ani tym bardziej my nie mamy wstępu, a ilości składowanych odpadów z obecnego wielkoskalowej działalności są dużo większe
niż te, które były składowane w XIX wieku z detalicznego, można powiedzieć, czy jak to się teraz ładnie o Afryce mówi, z rzemieślniczego górnictwa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zmienimy temat, ponieważ wczoraj tutaj mieliśmy też konferencję dotyczącą geotermii, a Państwowy Instytut Geologiczny ma spore osiągnięcia w tej dziedzinie, w gromadzeniu wiedzy, zasobów, katalogowania zasobów geotermalnych. Też zresztą w dzisiejszej prezentacji początkowej mówiliśmy nie tylko o tej geoterii głębokiej, ale też geotermii płytkiej. Pytanie do pana dyrektora Damrata. Co możemy powiedzieć o potencjale geotermalnym w Polsce? Dziękuję bardzo. Tytułem wstępu, może z okazji geotermii się troszeczkę uda podgrzać atmosferę, szczególnie na widowni. Natomiast ja się wytłumaczę, czemu ja o tej geotermii mówię i zabrałem miejsce naszemu ekspertowi tutaj na tym fotelu. Bardzo przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Ja osobiście bardzo wierzę w geotermię i bardzo szanuję tą dziedzinę. Jest to bardzo dobrej jakości OZE, które powinno się błyszczeć na tej całej palecie tych potencjalnych źródeł. Jest dostępne 24 godziny na dobę. Praktycznie, jeżeli mówimy w ogóle o OZE, to ten ślad węglowy, nawet który zostaje wyemitowany podczas produkcji na przykład, czy paneli fotowoltaicznych, czy turbin wiatrowych, czy kwestii później utylizacji takich nośników, jest gdzieś tam czasem pomijany, a tutaj naprawdę geotermia ma, nie ma praktycznie sobie nic do zarzucenia. Jest zeroemisyjna. Jeżeli chodzi o też politykę energetyczną Polski, to jesteśmy suwerenni w tej dziedzinie, bo mamy i technologię, i nie jesteśmy zależni od żadnych dostaw, żeby z geotermii korzystać. I ten potencjał Polska przy okazji ma bardzo wysoki, bo jeżeli mówimy o geotermii klasycznej, no to ponad 60% obszaru naszego państwa ma bardzo dobre warunki do tego, żeby ciepłownictwo zasilane geotermalnie działało. Natomiast jeśli chodzi o niskotemperaturową geotermię, czyli powiedzmy w skrócie gruntowe pompy ciepła, czy magazyny ciepła i chłodu, już w kolejnym jakby etapie technologicznym, to praktycznie, jeżeli nie liczymy żadnych konfliktów środowiskowych czy szczególnych uwarunkowań związanych na przykład z ochroną wód pitnych czy ujęcia wód, to praktycznie cały obszar kraju można brać pod uwagę. Ten potencjał geologiczny i nasza budowa zapewnia nam pewien dość duży komfort i taki luksus, można powiedzieć, żeby z tej geotermii korzystać. No mamy na ten moment 7 ciepłowni, jedna niedawno powstała, więc można powiedzieć, że jak na takie warunki, to jesteśmy na początku tej ścieżki. Jakby my staramy się jako Państwowy Instytut Geologiczny przy dużym wsparciu i ministerstwa, i funduszu ten proces cały popychać do przodu. Jeszcze jest kwestia taka, że Polska ma sieci ciepłownicze bardzo rozwinięte i długie i tu też byłoby wielką stratą nie skorzystać z tej dodatkowego jeszcze czynnika, żeby po prostu tą geotermię jak najszybciej, jak najszerzej wdrażać. Mówię tu w momencie o klasycznej. Potrzebujemy odbiorców na nią, prawda? A jak wygląda wspieranie rozwoju geotermii przez Państwowy Instytut Geologiczny? Wiem, że Państwo publikujecie mapy, zasoby. No tak, tak jak powiedziałem, staramy się wspierać ten proces. Został opublikowany wieloletni program rozwoju zasobów geotermalnych w Polsce. My ten program mieliśmy zaszczyt współtworzyć i jesteśmy jego jednym z głównych wykonawców. Chociażby zaczynając od geotermii niskotemperaturowej, tworzymy mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej. Takie, zgodnie z obietnicami i planami, takie atlasy w skali 1 do 50 tysięcy zostały opublikowane już dla aglomeracji warszawskiej i dla Wrocławia. Wydaje nam się, że to jest duży krok naprzód, bo taka informacja jest dostępna dla projektantów, właściwie dla każdego i pozwala lepiej i efektywniej takie inwestycje wprowadzać. Także to jest... I oczywiście to na tym nie poprzestaliśmy, że dla tych dwóch aglomeracji, czy dla Jeleniej Góry, jeszcze kilku uzdrowisk karpackich te mapy powstały. Chcemy również dla Trójmiasta, kolejnych części Jeleniej Góry i pozostałych uzdrowisk również na wschodzie kraju takie mapy wydać jak najszybciej, żeby były do użytku. W kwestii geotermii, tej powiedzmy klasycznej, to powstanie bilans zasobów wód termalnych i energii geotermalnej. Jest to pewna nowość, potrzebujemy tu współpracy chociażby z ciepłowniami. Żeby te zasoby były w pełni odnawialne, to taki bilans jest koniecznym narzędziem i cieszymy się, że będziemy mogli go tworzyć. W kwestii na przykład, mówił Pan o użytkownikach, bardzo dużo potencjalnych użytkowników jest na terenie aglomeracji łódzkiej szeroko pojętej i Niecka-Mogileńsko-Łódzka jest pewną trudnością, bo tam potencjalnie występuje konflikt między poborem wody pitnej, dość głębokich ujęć, a wodą termalną o przewidywanych bardzo dobrych parametrach.
I tą sprawą również Państwa Służba Geologiczna w najbliższym czasie się zajmie, żebyśmy postarali się dokładnie zbadać te warunki środowiskowe i móc zapewnić wiedzę, która będzie potrzebna do bezpiecznej eksploatacji tej energii geotermalnej na, powiedzmy, obszarze aglomeracji łódzkiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym przejść do innego tematu, ale właśnie dla mnie tak logicznie powiązanego jako odnawialne źródła energii, bo jeżeli ktoś pracuje w branży odnawialnych źródeł energii, to magazyn energii nazywa takim świętym graalem, bo właśnie potrzebujemy tego magazynu energii, ale oczywiście tutaj podczas naszej konferencji mówimy o tym zabezpieczeniu Polski. Chciałbym na chwileczkę wrócić do pana Zacharskiego, zapytać się, czy budowa geologiczna Polski sprzyja magazynowaniu węglowodorów, czy możemy magazynować węglowodory, i też pytanie, czy w tej naszej strukturze możemy się nawet pokusić o magazynowanie wodoru. Dziękuję bardzo za to pytanie. No, oczywiście rozumiem kierunek tego pytania i powiązanie z węglowodorami bezpośrednio, bo oczywiście magazyny czy magazynowanie substancji różnych, w tym wodoru, no w pierwszej kolejności wykorzystujemy tutaj stare wyeksploatowane złoża. To jest proces ogólnoświatowy, to nie tylko nasz wymysł i to jest zresztą najłatwiejsze, bo znamy charakter złóż już odkrytych, wyeksploatowanych, znamy warunki złożowe, wiemy, że one są szczelne, są to naturalne zbiorniki, w których możemy magazynować różne substancje. No, mówimy tutaj w pierwszej kolejności oczywiście o węglowodorach. Zaraz odniosę się do pytania o wodór, bo troszeczkę tutaj inna specyfika magazynów. Będę prosił o krótką odpowiedź, bo się nam panel kończy. W takim razie, jeśli chodzi o potencjał Polski, to znajdujemy się w bardzo dobrej sytuacji, bo zarówno możemy korzystać z magazynów, które są naturalne, o których wspomniałem tutaj w postaci wyeksploatowanych złóż ropy czy gazu, czy w magazynach sztucznych, wygenerowanych w strukturach solnych, czyli w wysadach solnych, poduszkach solnych, czy w pokładowych złożach soli. Mamy tą szczególny przywilej, że te magazyny mogą być zlokalizowane w różnych rejonach Polski, co w bezpośredni sposób może wpłynąć na rentowność przedsięwzięć pod tytułem zatłaczanie czy składowanie w nich różnych substancji. Jeśli chodzi o wodór i składowanie wodoru, no to do tego celu najlepsze są oczywiście struktury solne ze względu na swój charakter, charakterystykę, szczelność, ale też możliwość szybką zatłaczania wodoru i jego wykorzystywania w przyszłości. A przy okazji jeszcze tego wodoru, może powiem, i tych węglowodorów, no oczywiście jesteśmy na etapie poszukiwań też tego wodoru w złożach naturalnych. Mam nadzieję, że ten kierunek poszukiwań, troszeczkę związane też z samym poszukiwaniem złóż węglowodorów, się w naszym kraju wkrótce rozwinie. Dziękuję. Czasem właśnie tam wodór cały czas się kojarzy z tym, prawda, magazynowaniem, ale czy nam się to uda i jak to będzie, to już jest kwestia pewnie odrębnej debaty, a może nawet całej konferencji. Państwowy Instytut Geologiczny wydał poradnik i tu pytanie do pani Edyty Majer. Poradnik dotyczący dokumentowania geologiczno-inżynieryjnego na potrzeby podziemnego bezzbiornikowego magazynowania i składowania. Jaki był powód wydania tego poradnika? Czy to jest zbiór takich rekomendacji? Jak to wygląda? Dzień dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć, że bezzbiornikowe, podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji oraz podziemne składowisko odpadów są formą zagospodarowania przestrzeni podziemnej. Obecnie w Polsce mamy 14 takich obiektów. 11 to magazyny, 3 to składowiska. I tak jak tutaj Jarek powiedział, większość z nich jest zlokalizowana w zczerpanych złożach węglowodorów lub w strukturach lub formacjach solnych. Z drugiej strony mamy zapisy strategicznych dokumentów typu polityka surowcowa państwa, polityka energetyczna Polski, strategia wodorowa. No i one zakładają generalnie zwiększenie, po pierwsze, pojemności magazynowej, budowę magazynów właśnie energii, ale magazynów wodoru, o których przed chwileczką była mowa. No i te strategie i polityki trzeba realizować. Mamy perspektywiczne obszary już wyznaczone i też wiemy, gdzie takie obiekty można budować. No i teraz możemy się spodziewać, że takich obiektów w najbliższym czasie nowych powstanie
będą powstawały takie obiekty. No i teraz do tej przyczyny, dlaczego podjęliśmy się prac nad takim poradnikiem. Wszyscy z Państwa wiedzą, którzy tutaj siedzą, że żeby taką działalność prowadzić, trzeba mieć koncesję. Żeby mieć koncesję, trzeba złożyć wniosek koncesyjny, a do koncesji trzeba dołączyć dokumentację geologiczno-inżynierską. No i właśnie z tego powodu, żeśmy się podjęli i zaproponowaliśmy tutaj ministerstwu, aby taki poradnik opracować. Poradnik składa się z dwóch części generalnie, także jest skierowany właściwie do wszystkich, do całego środowiska, które się zajmuje tą tematyką. Pierwsza część to jest takie kompendium wiedzy, synteza informacji na temat podziemnego magazynowania i podziemnego składowania. Także można poszerzyć swoją wiedzę, dowiedzieć się trochę na ten temat, jeśli ktoś nie ma wiedzy. Natomiast druga część dotyczy stricte dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, projektowania badań, wykonywania badań, ustalania i oceny warunków geologiczno-inżynierskich i sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. Także tyle, jeśli chodzi o poradnik. Poradnik w tej chwili jest odbierany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak tylko zostanie odebrany, zostanie udostępniony na naszych stronach i portalach internetowych. Tak, bo to widzieliśmy od tej pory zapowiedzi tego poradnika. Tak, także będzie można z niego korzystać i nic innego nie pozostaje, jak zachęcić Państwa do korzystania z naszej propozycji. Tak jak powiedziałam, zarówno do poszerzenia wiedzy, jak i do codziennej pracy, do podejmowania decyzji. Może zróbmy lokowanie produktu, na jakiej stronie znajdziemy, dla Państwa, którzy oglądają. Tak, strona będzie się nazywa się atlasy.pgi.gov.pl, zakładka publikacje. Tam mamy też inne poradniki, które wydajemy z cyklu dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję za krótką odpowiedź. Rzeczywiście Państwo na mnie patrzycie, a ja też już nerwowo patrzę się na czas, ale mamy cel szczegółowy jeszcze na koniec wskazany polityce surowcowej państwa i jest to analiza złóż, których eksploatacji zaniechano. A tymczasem w ubiegłym roku Państwowy Instytut Geologiczny zakończył ocenę możliwości wznowienia eksploatacji wybranych złóż surowcowych skalnych. Przejdźmy do tego tematu i tu pytanie do pana Sylwestra Salwy, dyrektora oddziału świętokrzyskiego w Kielcach. Prosilibyśmy, by mógł pan w tej końcowej części naszego panelu przybliżyć, jaki była skala, zakres prac Instytutu w tym zakresie i pytanie, czy możemy sięgnąć ponownie po niektóre zasoby. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze. Żeby zacząć od podstaw, to powiedziałbym, że to oczywiście to zadanie zakończyliśmy niedawno, natomiast ono jest kontynuacją zadań, które realizowaliśmy już w przeszłości, jeszcze nawet nie jako Państwowa Służba Geologiczna. Tu bym chciał się też odnieść do tego, co powiedział Sławek, do obiegu zamkniętego i przytoczyć mój ulubiony przykład kompletnie zapomnianej pracy. Połowa lat 80. Zbigniew Rubinowski, Atlas Geologiczno-Sozologiczny Gór Świętokrzyskich. Tam znajdujemy pierwsze takie, mnie znane przynajmniej w tej skali, ujęcie, dotyczące możliwości nie tyle reeksploatacji właśnie pewnych kamieniołomów, co eksploatacji hałd przy kamieniołomach. Po prostu już wtedy zdawano sobie sprawę, w jak rabunkowy sposób eksploatujemy te złoża i duże hałdy przy kamieniołomach traktowano jako obszary perspektywiczne, a nawet jako potencjalne złoża. To był początek. Drugie takie zadanie duże, które było realizowane kilkanaście lat temu i ono bezpośrednio dotyczy właśnie kwestii reeksploatacji złóż zaniechanych, to było zadanie, które zrealizowano w oparciu o analizę 233 złóż na obszarze Gór Świętokrzyskich i obszarze dolnośląskim. W efekcie tej analizy wytypowano 20 złóż, 10 w Górach Świętokrzyskich, 10 w Sudetach, które poddano szczegółowej analizie poszerzonej o badania, między innymi o badania geofizyczne, które pozwoliły nam poznać, jak wygląda struktura tego złoża. I teraz dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to zadanie było skierowane pod kątem możliwości reeksploatacji, ale metodami podziemnymi. I teraz te granice złoża, które mamy wytyczone na powierzchni, to są granice złoża najczęściej przy założeniu, że będziemy je eksploatowali odkrywkowo. I tam bardzo istotnym parametrem jest kwestia nadkładu. To jest element, który gra mniejszą rolę w przypadku, jeżeli rozpatrujemy eksploatację podziemną. I to było tych 20 złóż. Tam wykonano też element analizy ekonomicznej opłacalności wydobycia tych surowców blocznych. Oczywiście okazało się, że przy tamtych założeniach one niestety nie mają uzasadnienia, ale w międzyczasie jeszcze można powiedzieć pod koniec trwania tego zadania ostatniego dotyczącego możliwości oceny reeksploatacji,
zaniechanych złóż, wybuchła pandemia. I sytuacja nam się zmieniła, proszę Państwa, dość radykalnie. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam bardzo ładne zdjęcie z takiego czasopisma branżowego, na którym jest potężny plac magazynowy, na którym jest złożonych 5 bloków. Czyli przerwane łańcuchy dostaw. Kompletnie przerwane łańcuchy dostaw. I teraz zakłady kamieniarskie, które funkcjonowały w oparciu na przykład o skały metamorficzne z Afryki, nie otrzymały nic. W momencie, kiedy fala pandemii dotarła do Indii, kompletnie zniknęły piaskowce. Można powiedzieć, że rynek krajowy na tym zyskał, bo oczywiście natychmiast wzrosła sprzedaż naszych rodzimych kamieni, typu na przykład czerwone triasowe piaskowce, czy jurajskie piaskowce z okolic. I w tym momencie biznes musiał sobie przypomnieć o Państwowym Instytucie Geologicznym, tak? może nie aż tak, ale zmieniło się wiele, proszę Państwa, dlatego że to, co Zbigniew Rubinowski zakładał, czyli to zachowanie pewnych złóż po to, żeby nie zniszczyć ich dobrobunkową eksploatacją, teraz mamy w pewien sposób to procentuje, dlatego że zmieniło się nie tylko technologia eksploatacji, ale zmieniły się narzędzia. Mamy już przykłady takich złóż, w których praktycznie nie ma odpadów. Złóż blocznych. Wszystko jest wykorzystywane. To, co odpadnie, jest kruszone i sprzedawane jako kolorowy żwirek, którym wysypuje się alejki. Więc nawet złoża przy relatywnie małych zasobach dzisiaj mogą się okazać opłacane do eksploatacji tymi nowoczesnymi metodami. No i właśnie to, co jest jeszcze istotne w tym wszystkim, to jest to, że nie możemy zapominać o tym, że nie możemy patrzeć tylko na tą część ekonomiczną, bo mamy jeszcze jeden element bardzo ważny. Renowacja zabytków, proszę Państwa. Jeżeli chcemy zachować tą tkankę naszą historyczną w oryginalnym, w sensie złożowym, użytego kamienia stanie, no to niestety musimy sięgnąć po te złoża właśnie zaniechane często i chronić te, które eksploatujemy. Dziękuję bardzo. Tutaj też dziękuję bardzo za taki dowód, że niewidzialna ręka rynku też wpływa na tą gospodarkę obiegu zamkniętego. Proszę Państwa, będziemy kończyć. Czy ktoś się z Państwa podejmie takie trzy najważniejsze wyzwania dla Państwowego Instytutu Geologicznego? Tak na koniec, krótko, pod presją prowadzącego. Panie redaktorze, no nie wypada mi się nie zgłosić chyba, więc ja się podejmuję. Chciałem powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, może bardziej ogólnie. Dzisiaj hasłem przewodnim jest polityka surowcowa państwa do 2050 roku. Ja bym chciał podkreślić, że w mojej ocenie, i myślę, że nie tylko mojej, to jest niezwykle ważny dokument, bo po pierwsze, właściwie jest to pewna instrukcja, bo my możemy powiedzieć, pan spytał, jakie są wyzwania w świetle realizacji polityki, a jakie byłyby duże, może większe, trudniejsze wyzwania bez polityki, która jest de facto instrukcją, tak? Druga sprawa jest taka, że taka polityka surowcowa to jakby próbuje opisać rzeczywistość, która składa się z bardzo wielu skomplikowanych naczyń połączonych, bo weźmy chociażby rynek energetyczny, on jest sztucznie stymulowany przez Zielony Ład, no nie zawsze intuicyjnie, przynajmniej dla państw posiadających własne źródła surowców. Dodatkowo tutaj nastąpiła silna stymulacja wynikająca z konfliktu na Ukrainie i jakby w tych realiach planowanie z jednej strony ETS-ów, z drugiej strony braku dostawy paliwa, potencjalnego paliwa przejściowego w postaci gazu ziemnego, to jest arcytrudne. Dalej kwestia postępu technologicznego, który cały czas nowe surowce jakby potrzebuje. Pewnymi przepisami sztucznie, bo pan mówił, że ręka rynku jest dobra. Oczywiście, że jest dobra, natomiast jeżeli jest bardzo sztucznie regulowana i na przykład czegoś jakby w krótkim okresie się zakazuje, albo jest rozporządzenie metanowe, które modyfikuje wcześniejsze ustalenia, to jest bardzo trudno się w tym rozeznać. I pytanie, co jest pierwsze? Czy polityka surowcowa powinna wziąć pod uwagę, czego potrzebuje przemysł, starać się przewidzieć, bo to jest przecież wszystko jakby kwestia predykcji. Tak? Czy z kolei przemysł powinien wziąć politykę surowcową do państwa i dokumenty, które produkuje Państwowa Służba Geologiczna i mówić, no nie, tego nie będziemy produkować, bo nie będziemy w stanie produkować. I to nie jest ani jakby na tym biegunie, ani na tym biegunie. Ten dokument jest bardzo trudny, jakby gratuluję, że on powstał. On był bardzo długo wyczekiwany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska sobie poradziło z tym, czym nie radziły sobie jakby wcześniejsze zespoły i bardzo się cieszę. Można powiedzieć, że z punktu widzenia Instytutu Geologicznego, to my mamy teraz łatwiej, bo de facto mamy pewną instrukcję i cała branża tutaj jakby reprezentowana licznie, czy AGH, czy inne ośrodki wszelkie, nie chciałbym tu nikogo pominąć, ale akurat pana rektora spojrzałem, też myślę, tą politykę mogą czytać jako zestaw pewnych instrukcji. Ale wracając do tych wyzwań już bardzo krótko, to ja myślę, że jakby samo funkcjonowanie takiej dużej jednostki, jaką jest PIK w takim turbulentnym otoczeniu makroekonomicznym, i również pewnej zmienności tej zapotrzebowania na nasze potrzeby jest trudne. My musimy utrzymać ofertę, która jest elastyczna do potrzeb rynku. To nie jest łatwe w tych czasach wyjątkowo.
Musimy aparaturę dostosowywać do potrzeb, do nowych trendów, zazielenić się gdzieś tam też po drodze i to jest jakby, są wyjątkowo trudne wyzwania. Do tego dochodzi kwestia, o której wspomniał Andrzej, takiej pseudoekologicznej nagonki na surowce, bo tak, bo teraz już górnictwo, geologia jest całkowicie passé, ja w cudzysłowie oczywiście mówię, natomiast wydaje mi się, że te osoby, które próbują tak geologię ocenić, to chyba nie zdają sobie sprawy, że właśnie transformacja energetyczna jest prawdziwym wyzwaniem dla górnictwa, tak jak mówił prezes Bogdanki z filmu i teraz są jeszcze większe potrzeby i dla geologów i na górnictwo, tylko troszkę innych surowców. I tutaj my mamy problem, na to się nakłada niż demograficzny, więc utrzymanie jakby kadry bieżącej jest też wyzwaniem. A ponieważ rozmawiamy też o chociażby tym, co jest tutaj, tak, jakie surowce mamy w Polsce, jakich nie mamy, to Andrzej bardzo dyplomatycznie mówi o miedzi, a mniej mówi o tym, czego nie mamy. A niestety z tej listy nikt w Europie nie ma kompletu, nie, absolutnie. I my musimy szukać poza granicami państwa. Tu płynnie przechodząc, też chcemy mieć kadrę, która będzie w stanie przy wsparciu oczywiście formalnym robić to poza granicami państwa. I bez tego wydaje mi się, że cele polityki nie będą mogły zostać osiągnięte. Także my chcemy być taką forpocztą i pokazywać też kierunki, w których warto, żeby polska gospodarka się rozglądała. Dziękuję. Przepraszam, że tak długo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, za nami panel rola Państwowej Służby Geologicznej i realizowanie przez nią zadań dla wypełnienia założeń polityki surowcowej państwa, pan Mateusz Damra, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, pan Andrzej Głuszyński, zastępca dyrektora do spraw służby geologicznej, pan Janusz Jureczko, dyrektor Udziału Górnośląskiego w Sosnowcu, pan Sylwester Salwa, dyrektor Udziału Świętokrzyskiego w Kielcach, pani Edyta Majer, kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej, przepraszam bardzo, pan Jarosław Zacharski, kierownik Zakładu Geologii Regionalnej, pan Sławomir Mazurek, kierownik Pracowni Polityki Surowcowej i pan Michał Tomczak z Oddziału Pomorskiego w Szczecinie. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, wielkie brawa dla naszych panelistów. Dziękuję bardzo i proszę państwa, spotykamy się o godzinie 15. Zapraszamy na krótki lunch. O godzinie 15.00 spotykamy się z takim panelu dzisiejszej konferencji.